Witam Cię bardzo serdecznie, Mateusz Panik z tej strony. Dzisiaj pokażę Ci wyniki firmy w Propelli w ciągu zaledwie 3 miesięcy, bo tak o to chodzi, od kiedy współpracuję z firmą. Chciałbym pokazać Tobie, jak firma wygenerowała zyski, czy wygenerowała je w ogóle, czy poniosła straty, jak to wygląda po 3 miesiącach współpracy. Uwaga, jeśli nie wiesz, co to firma Propelli, zachęcam Cię do zobaczenia mojego niedawno filmu. Link podlinkuję, link do tego filmu, do tej prezentacji wkleję w opisie. Jeśli lubisz i interesują się takie treści, chciałbyś ich więcej, zostaw komentarz, zostaw lajka i subskrybcie na ten kanał. Więc zaczynamy. Uwaga, wszystkie materiały, które prezentuję i dotyczące inwestycji, nie są również poradami inwestycyjnymi. A są to tylko moje indywidualne doświadczenia, które mam na tym rynku i ja osobiście inwestuję swoje pieniądze, które zarobiłem, nie inwestuję niczym nie. Więc to jest główna strona back office'u Propelli. Mamy strategię back office, więc wybieramy sobie back office swój. No i tutaj jest cały wykres, cały link jest jak się zamknął. Jest teraz 1 sierpnia, robię to wideo, montuję, więc zaczynają od pierwszego miesiąca. Przejdziemy sobie. Pierwszy miesiąc zamknięty było na 118 euro, bo to jest euro podanych i możecie zobaczyć, jak traderzy wypracowali sobie zyski, też straty po danym dniu miesiącu. No, zacząłem właśnie w tym maju, no i powiem Wam, że bardzo słabo to wyszło, no niestety. Ten maj zamknęli, ale jeśli dołączę do firmy, firma musi, jak chcesz współpracować i z firmą się nazywa na okres długiej współpracy, no niestety. Nie zawsze jest kolorowo na rynku, najlepiej, żeby sprawdzić, jak sobie by poszło, jakby poszło na tym rynku, zakupić sobie taki pakiet za 1000 dolarów, lub i wpłacić sobie 1000 dolarów również na konto maklerskie i zobaczyć po jakim czasie będziemy mieć te wyniki z firmą, więc to jest moje najlepsze spostrzeżenie, żeby to zobaczyć, jak zrobić. Przechodzimy do czerwca. Zobaczcie sobie, jak byś chodził do czerwcu. Jeśli byście w czerwcu odwalili sobie tą strategię, zaraz powiem, jaką miałem strategię, bo nie pamiętam, chyba to jest F11. Wyszło 23 euro na plusie, czyli sumując to 23 euro, tutaj jest 118, no czyli jakieś 98 euro, jeszcze jest na minusie, nie? Jeśli podsumowuję sobie 2 miesiące, niestety nie pochwalili się, nie pokazali nic, ale jest bardzo, nie, bardzo dobrze, bo firma dalej, pakiet dalej pracuje i będzie pracował, nie? No i suma 586 euro wyniosła najwyższy zysk za miesiąc. Lipiec i tak to wygląda. Możecie chyba zobaczyć tę transakcję, jak firma zrobiła, traderzy zrobili. Ja chcę pokazać, nikogo nie namawiać, tylko chcę pokazać, jak to wygląda, ze współpracą z wewnątrz. Takich filmów, takiej informacji w internecie nie znajdziecie. A dużo jest informacji, żeby tylko wpłacać i pieniądze, i jak to wygląda, ja to będę właśnie oceniać z punktu widzenia konsumenta i dalej pokazywać Wam różne wyniki z różnych metod zarabiania w internecie. Czy to będą również giełdy, ja będę tradował dla Was, zrobię takie konto osobiste i będę z nich pokazywał i udostępniał wyniki, jak i również z krypto, właśnie z takich z Propelli, tak zwanego, już Wam pokazuję kapitał, jak to wygląda. To jest pakiet mini, czyli za 1000 euro, strategia F11. Był udostępniony kapitał 6250 euro. Na dzień dzisiejszy mamy 6160 euro, więc musi nam odrobić jeszcze niecałe 90 euro. Jeśli to odrobi, zarobi nam 60 euro, to przyjdzie nam automatycznie na konto. Właśnie, jeśli spodobał Ci się taki merytoryczny, krótki filmik, proszę Cię, zostaw lajka, zostaw subskrypcję i komentarz, a będziemy się widzieć na następnym filmie. Witaj, do zobaczenia, hej!